Dziś pokażę Tobie, jak dodać przycisk subskrybuj do wszystkich swoich filmów na YouTubie. Ten przycisk znajduje się w dolnym rogu Twoich filmów i teraz właśnie na ekranie pokazuję, gdzie go dodamy, gdzie on się będzie pojawiał. Dlaczego warto go dodać? Ponieważ on zwiększa szanse na to, że Twoja społeczność będzie się cały czas rozrastać, że będą pojawiać się nowi subskrybenci, ponieważ w każdym filmie będą mieć właśnie przycisk, który ułatwi im subskrypcję Twojego kanału. Aby dodać przycisk subskrybuj, musisz wejść tutaj w prawym górnym rogu, rozwinąć listę i kliknąć YouTube Studio. Gdy wyświetli się nam panel YouTube Studio, teraz po lewej stronie z różnych narzędzi, wybieramy taką różdżkę i dostosowywanie kanału. Kiedy pojawi się nam panel dostosowywania kanału, tutaj na pasku u góry widzimy układ, markę i podstawowe informacje. Klikamy w markę. Po kliknięciu w markę scrollujemy sobie w dół, omijamy zdjęcie, omijamy obraz baneru. Nas interesuje znak wodny filmu. I właśnie ten znak wodny filmu to jest przycisk subskrybuj, który za chwilkę dodamy do wszystkich naszych filmów na kanale. Zwróć uwagę, że YouTube zaleca, żeby był to obraz o wielkości 150x150 pikseli, żeby był to plik PNG albo GIF, ale nie animowany, BMP albo JPEG o maksymalnym rozmiarze 1 MB. Ja moją grafikę do właśnie tego przycisku subskrybuj przygotowałam sobie w takim programie Canva.com. Tutaj jest ten program, pokażę go Tobie. Możesz korzystać z bezpłatnej wersji tego programu, aby przygotować sobie taką grafikę, taki przycisk. Możesz też korzystać z takiej 30-dniowej wersji próbnej, testowej, która daje Tobie więcej możliwości i za chwilkę powiem, dlaczego warto to zrobić w momencie, gdy będziemy pobierać właśnie tą grafikę do przycisku subskrybuj. Żeby zrobić ten obraz w Canwie, to właśnie tutaj w tej bibliotece Canva wpisujemy ikona YouTube i wtedy pojawią się Tobie bardzo różne projekty. Ja po prostu wykorzystałam ten pierwszy kwadracik, utwórz pusty projekt, ikona YouTube. I wtedy przekierowuję Was do takiego właśnie kwadratu, gdzie możemy sobie ten przycisk sami skomponować. Żeby właśnie mieć takie elementy związane z YouTube'em, po lewej stronie, tutaj narzędzi w Canwie, warto wejść w elementy i w lukce w Canwie po prostu wpisać YouTube. I kiedy wpiszesz tutaj YouTube, wyświetlą się różne elementy graficzne związane z YouTube'em i po prostu możesz sobie ten przycisk dowolnie tutaj zaprojektować. Kiedy już go masz, jak tu już widzisz, ja sobie zrobiłam taki bardzo prosty, w prawym górnym rogu w Canwie klikasz pobierz i Canva zaleca, żeby pobrać właśnie plik PNG i teraz masz jakby dwie możliwości. Możliwość pobrania tej grafiki z przezroczystym lub nieprzezroczystym tłem. Jeśli chodzi o to tło przezroczyste, to jest taka opcja, którą daje nam tylko taki pakiet premium Canwy. Ja w tej chwili właśnie mam ten pakiet premium, ale też zachęcam Ciebie, żeby zrobić sobie taki 30-dniowy okres testowy w Canwie. Wtedy masz możliwość pobrania tej grafiki właśnie z przezroczystym tłem, no i robić to jakby w tym czasie trwania okresu testowego. Jeżeli nie chcesz, to oczywiście po prostu wtedy za to tło, za grafikę bez tła możesz dodatkowo zapłacić albo możesz po prostu pobrać ten plik PNG z białym tłem. Ja tutaj klikam, właśnie pobieram tło przezroczyste, no i ta grafika się pobiera. Kiedy mamy już grafikę, która ma być tym naszym przyciskiem na YouTubie, tutaj klikamy sobie prześlij w YouTube Studio w naszym znaku wodnym. I z pobranych plików wybieramy przycisk subskrybuj. I tutaj mamy możliwość w YouTube Studio jeszcze takiego dostosowania tego przycisku, ponieważ ja go zrobiłam w programie właśnie dedykowanym ikonie YouTube, jakby on tu jest tak bardzo dobrze dopasowany. Gdybyś wykorzystywał do tego inny program, oczywiście masz możliwość tutaj jeszcze takiej edycji dopasowania tej grafiki do wymogów YouTube'a. I klikamy gotowe. I zwróć uwagę, już na podglądzie w naszym YouTube Studio pojawił się przycisk
subskrybuj. I teraz YouTube pyta, czy ten znak wodny ma się pojawiać na końcu filmu, czy chcemy mieć taki niestandardowy czas rozpoczęcia, czyli czy my sobie ustalimy czas, w którym ten znak wodny ma się pojawić, czy chcemy, żeby ten znak wodny pojawiał się przez cały czas trwania filmu. No i ja właśnie wybieram tę opcję, chcę, żeby znak wodny był przez cały czas trwania filmu i żeby to wszystko nam się zapisało i żeby właśnie ten przycisk już był na całym naszym kanale, w prawym górnym rogu klikam opublikuj. I w tej chwili właśnie zmiany zostały opublikowane. Przejdź na kanał. Wejdę na kanał i sprawdzę, czy ten przycisk jest i czy ten przycisk działa tak jak tutaj mówię Wam, że to będzie działało. Zwróćcie uwagę, już w tym pierwszym powitalnym filmiku jest. Gdy wejdziemy w inne filmy, przycisk też tutaj pojawia się w dolnym rogu wszystkich filmów. Wierzę, że ta instrukcja pomoże Tobie dodać przycisk subskrybuj we wszystkich Twoich filmach na kanale, że dzięki temu zwiększysz swoją społeczność. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału Joanna Bogielczyk oraz do śledzenia mnie na Facebooku i na Instagramie, wszędzie Joanna Bogielczyk pod tym samym imieniem i nazwiskiem. W moich mediach społecznościowych znajdziesz takie porady, które pozwolą Tobie rozwijać markę w sieci i sprzedawać online. Także serdecznie Cię zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w mediach społecznościowych. Pozdrawiam!